Anonimowe pytanie w 15 dniu. Czy pamiętasz, jakie było pierwsze zlecenie, które przeczytałeś? Tak, pamiętam. Takich rzeczy się chyba nie zapomina. Zwłaszcza, że pierwsze zlecenie, które przeczytałem, było dość długie, długofalowe. To trochę było tak, że ja nie planowałem być lektorem. Ja w ogóle nie rozważałem takiej ścieżki, nie wiedziałem w ogóle o takiej ścieżce po prostu. I pewien znajomy powiedział kiedyś, że on ma takiego kolegę, który ma studio pod Krakowem i on potrzebuje kogoś do czytania jakichś tam zleceń. No a że ja występowałem, tam no, prowadziłem konferansjerkę czasem i tak dalej, to może byłbym zainteresowany. To nie musi być profesjonalny lektor. To ma być ktoś, kto po prostu no, ładnie czyta, ma fajny głos, radzi sobie z mikrofonem. Ja już wtedy coś tam nagrywałem. No i przekazał mi kontakt. Skontaktowałem się z tym człowiekiem. Okazało się, że faktycznie jest stałe zlecenie na czytanie ulotek przylekowych. Jakich ulotek przylekowych? Dlaczego czytać ulotki przylekowe? Otóż nie wiem, czy wiecie, ale prawo stanowi, chociaż koncerny nie do końca się do tego dostosowują, no ale nieważne, prawo stanowi, że na opakowaniu leku, na pudełku, powinny być dwie informacje napisane Braille'em. Jedna to jest nazwa leku, a druga to jest, uwaga, numer telefonu. Po co ten numer telefonu? Otóż osoba niewidoma może wykręcić ten numer telefonu i wtedy po drugiej stronie odtwarza się ulotka przylekowa. Fajne, logiczne, nie? No ale te ulotki przylekowe ktoś musi przeczytać. Lepiej lub gorzej, ale musi przeczytać. I wpadłem właśnie w taką robotę, w takie zlecenie, gdzie tygodniami jeździłem do tego studia pod Krakowem, jako student jeszcze wówczas, i czytałem te ulotki przylekowe. No to słuchajcie, no byłem rzucony na głęboką wodę, nie miałem za bardzo pojęcia o tym wszystkim, źle czytałem, to było bardzo złe, ale spodobało mi się. No oraz nie ukrywam, że no jako studentowi też spodobało mi się zarabianie na tym, no bo przeczytałem jakąś ulotkę, jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to były żenujące stawki. No ale jak za godzinkę pracy dostawałem 50 zł, podczas gdy koledzy pracujący w McDonaldzie zarabiali ze 6, no to była różnica, nie? I raz, że nauczyłem się wtedy czytać, nauczyłem się pracować z mikrofonem, no a do tego wszystkiego jeszcze byłem rzucony na głęboką wodę, jeśli chodzi o treść. No bo umówmy się, no co może być dużo trudniejszego do czytania niż no właśnie ulotki przylekowe i wszystkie nazwy chemiczne, prawda? Jak fluorometylofosfonian, izopropylu albo tego typu rzeczy. No to są takie łamacze językowe, które faktycznie uczą człowieka dobrego przyglądania się, żeby nic nie przekręcić, żeby nic nie przeczytać źle, żeby wszystko dobrze się odezwało. Także to było zlecenie, które mi pokazało, że w ogóle istnieje taka praca jak praca lektora. I to mi się spodobało. I to był tak naprawdę pierwszy krok ku temu, żeby zacząć to robić samodzielnie. A później pierwsze zlecenie komercyjne, które sam już zdobyłem, no to było zlecenie na przeczytanie nazwy sklepu w spocie reklamowym. Przeczytałem jedno słowo, dostałem za to 60 zł, byłem z siebie bardzo dumny. No trochę mnie to później prześladowało, bo nie zrobiłem tego dobrze, umówmy się, to było jedno z pierwszych zleceń. Ale mimo wszystko, no było to pierwsze zlecenie, które sam zdobyłem, więc też duma pewna była. No, więc tak to wyglądało w zamierzchłych czasach, takie to były pierwsze moje kroki w świecie lektorstwa. Mam nadzieję, że wam się podobały te krótkie wspominki. Jutro o 18:00 kolejne pytanie i kolejna odpowiedź. Co to będzie? Zobaczymy. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o subskrypcji i o lajku i widzimy się już jutro. Do zobaczenia.